Tak zaczęło się 20 lat temu. Dokładnie jak zaczęła się kariera Marka i Wacka, poproszę ich samych o to, żeby opowiedzieli. Jak się zaczęło? Byliśmy razem w konserwatorium w Warszawie i studiowaliśmy u profesora Grzywieckiego w klasie fortepianu. Któregoś dnia w czasie przerwy w zajęciach było w sali dwa fortepiany, a ponieważ każdy z nas oprócz tego grywał jazz trochę, tak sobie usiedliśmy i zaczęliśmy troszkę improwizować i tak nam się to spodobało, że właściwie robimy to do dziś. Ale wówczas nie myśleliście jeszcze, że będzie to miało charakter profesjonalny? Nie, oczywiście. To było wtedy wyłącznie zabawa i przyjemność. Po krótkim czasie dostaliśmy propozycję do radia, nagrywanie co niedzielę 10-minutowej audycji. I tak to trwało przez parę miesięcy, co stworzyło nam warunki do tego, żeby pomyśleć o tej całej historii bardziej poważnie. Jeśli można w liczbach ująć waszą 20-letnią karierę, ile nagrań, ile płyt, ile tournée? No więc, jeżeli w cyfrach to ująć, ilość płyt około 15, jeżeli licząc płyty nagrane, jedna tylko w Polsce, we Francji i w NRF-ie. Ilość koncertów można policzyć, zdaje się, tego ładne parę tysięcy w sumie. Ilość tournée około, mniej więcej co 2 lata licząc, około 10 tournée. Akurat w 20-letniej karierze w Polsce wprowadzono stan wojenny. Jaki wpływ na waszą dalszą karierę zawodową będzie to miało? Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Więc wprowadzenie stanu wojennego w Polsce było zaskoczeniem dużym dla wszystkich, nie tylko artystów, dla wszystkich Polaków, którzy po prostu się tego nie spodziewali. Jeśli chodzi o sprawy wpływu, miejmy nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na naszą karierę muzyczną i liczymy, jak każdy człowiek, zawsze jest coś, jest jakaś nadzieja, że jednak sytuacja się zmieni na lepsze. Od strony praktycznej, jak wyglądało przygotowanie waszego tournée w warunkach stanu wojennego w Polsce? Wiadomo, że nie funkcjonują telefony, poczta funkcjonuje też tak, nie najlepiej. Było trochę komplikacji. Myśmy w pierwszym okresie w ogóle nie wiedzieli, czy uda się w ogóle zrobić to tournée. Ale potem wszystko się jakoś wyjaśniło. Mieliśmy nawet 10 dni prób w Krakowie. Oczywiście musieliśmy uzyskać specjalne zezwolenia na podróż do Krakowa i tak dalej. Ale trzeba przyznać, że przebiegło to jakoś nadspodziewanie sprawnie, jak na... Czy nie sądzicie, że na waszym przykładzie, na przykładzie tak znanych grup jak wy, jak zespół Mazowsze, zespół Śląsk, jak znani kompozytorzy typu Penderecki, czy na waszym przykładzie nie chcą władze polskie pokazać światu, że wszystko funkcjonuje normalnie, tak jak przedtem? Wiesz, to jest bardzo skomplikowany problem. Mnie się wydaje, że może i chcą, ale z drugiej strony my właściwie jesteśmy ambasadorami Polski w ogóle. I tak się czuliśmy zawsze. I jak nas usuwano z NRD za noszenie plakietek Solidarność, też się czuliśmy ambasadorami polskiej sprawy. No może dokładniej opowiesz, jak to... Tak, myśmy mieli turnę w listopadzie. Mieliśmy mieć 8 koncertów, odbyło się tylko 6, ponieważ uznano za prowokację polityczną, że nosimy plakietki Solidarności. W listopadzie, a więc jeszcze przed prowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Przed prowadzeniem i jeszcze za działalności Solidarności, której byliśmy członkami. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, oczywiście, że niektórzy na pewno sobie tak pomyślą, ale z drugiej strony uważam, że lepiej, że tu jesteśmy i że przez to, że występujemy, masę ludzi jakoś życzliwie, jeszcze życzliwie odnosi się do sprawy polskiej. Zapytałem nie bez kozery, ponieważ wiele ludzi myli politykę ze sportem, politykę z gospodarką, politykę z kulturą. Jakie jest wasze zdanie na temat łączenia kultury z polityką? Więc mnie się wydaje, że w obecnej sytuacji w Polsce każdy musi być polityczny, bo nie można udawać, że nic się nie stało i że nic się nie dzieje. Jest to duży zakręt dziejowy. Powstanie Solidarności było wielkim zakrętem dziejowym, wprowadzenie stanu wojennego jest zakrętem dziejowym. Trudno przewidzieć, co będzie dalej. A mnie się wydaje, że w tej sytuacji nie można być po prostu apolitycznym. To jeśli chodzi o stanowisko artystów. Ja zadając to pytanie miałem również na...
myśli, na uwadze sens, czy też ewentualnie bezsens bojkotu imprez kulturalnych artystów przyjeżdżających z Polski, bojkotu, z jakim spotkał się zespół Mazowsze w Ameryce, w Stanach, podobno z bojkotem Śląska spotkałeś się w Paryżu. Tak, może też. Dokładnie powiedzieć, jak... Ja dowiedziałem się o tym od mojej żony, która była na koncercie Mazowsza Śląska w Paryżu, że po prostu był bojkotowany koncert w Paryżu ze względu na to, że jest to zespół państwowy. Jest to zespół, który oficjalnie reprezentuje Polskę. Podobnie z Mazowszem. Oczywiście, że ja też jestem przeciwny jakimkolwiek bojkotom artystów, bo przecież artyści nie wprowadzili tego stanu wojennego, ani go też nie popierają. No ale oczywiście w przypadku, że jest to zespół, który jest rzeczywiście wizytówką Polski i jest zespołem państwowym, rozumiem to, że pewne grupy mogły chcieć zademonstrować. Zespół państwowy, ale sam wspomniałeś, że wielu członków zespołu Mazowsze, również wielu członków waszego zespołu, należy do Solidarności. Też lepiej powiedzieć, należało do Solidarności. Więc oczywiście zgodzimy się chyba co do tego, że nie ma sensu bojkotowanie, jeśli można jednym słowem określić, uważam, że nie ma sensu bojkotowania. Przejdźmy od polityki jeszcze do spraw bezpośrednio może z polityką niezwiązanych, ale mających wpływ na waszą karierę. Wspominałeś, że lecąc z Warszawy do Paryża, byłeś bodajże jedynym pasażerem w samolocie. Mi akurat stan wojenny został w Polsce, bo ja przyjechałem na zrobienie paru omówienia naszego tournée, które właśnie teraz się odbywa z naszym producentem, do Warszawy na parę dni, 10 grudnia, tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Jako jeden z pierwszych Polaków wyjeżdżałem 23. To był ostatnim samolotem, ostatnim czarterem przed świętami. Wieczór wigilijny. Tak? Wieczór wigilijny prawie, że. I byłem jedynym Polakiem, który leciał wtedy do Paryża. Byli to sami cudzoziemcy, Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Włosi, którzy po prostu chcieli się wtedy właśnie wydostać z Polski. Może przy okazji opowiecie, najpierw może ty, Marku, jak wyglądają wasze sprawy rodzinne, gdzie mieszkasz? Więc ja mieszkam od 1968 roku w Paryżu z rodziną. Moja żona jest Polka, mam dwoje dzieci, dwóch synów, Filipa 8-letniego i Aleksandra 4-letniego. Ale w Polsce bywasz bardzo często. W Polsce byłam bardzo często ze względu na próby z Wackiem, ponieważ praktycznie bez przerwy robimy próby bądź sekcję rytmiczną, czy jak ostatnio właśnie smyczkowym. Oprócz tego mamy swój dom, gdzie chętnie po prostu przebywam tam z dziećmi, żeby jednak dzieci miały ten kontakt z Polską i żeby się czuły również Polakami, tak jak ja. Jak wygląda twoja sytuacja? Ja mieszkam w Warszawie, mam żonę i córeczkę Zuzannę, która ma 2 lata. Kochani, jak widzicie przyszłość duetu? Praktycznie w tej chwili nie powinno się mówić duetu Marek-Wacek, ponieważ duet rozrósł się do dużego zespołu muzycznego. Jak wy widzicie dalszy rozwój kariery do zespołu? No, wydaje mi się, że dalej będziemy starali się rozszerzać nasz repertuar, rozszerzać może nawet brzmienie też. To ze smyczkami jest już dużym krokiem. No i myślę, że tak jak już zawsze mówimy, dopóki nam to będzie sprawiało radość, to będziemy dalej grać. Co jest waszą odpowiedzią muzyczną na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce? Naszą odpowiedzią muzyczną jest utwór, który proponujemy, utwór Andrzeja Królewicza, Polskie drogi.
polskim telewidzom, czy to w kraju, czy za granicą, pana Kydryńskiego przedstawiać nie trzeba. Nazwisko mówi samo za siebie. Panie Kydryński, chciałem pana zapytać, pan zna doskonale historię kultury polskiej, przynajmniej historię kultury powojennej. Chciałem pana zapytać, jak pan widzi po 13 grudnia rozwój kultury polskiej? Myślę, że na to pytanie nikt w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ wszystko jest obecnie jeszcze w stanie zawieszenia, że tak powiem. Nikt nie wie, prawda, jak długo potrwa stan wojenny i nikt nie wie w związku z tym, jak rozwinie się dalej sytuacja. No cóż, artyści, którzy są w Polsce, pracują, teatry grają, idą nowe premiery, no ale co będzie dalej, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że oczywiście jest sytuacja o tyle w tej chwili skomplikowana, że nie wszystko to, co można było wystawiać czy grać w ostatnim okresie, w okresie działania Solidarności, w tej chwili jest dopuszczane. Niestety wiele ze sztuk zeszło ze scen, wiele filmów zeszło z ekranów, czy film Dreszcze znakomity, czy choćby Człowiek z żelaza, prawda? No ale jak powiadam, trudno przewidzieć w tej chwili, jak sytuacja się potoczy i jakie będą dalsze perspektywy. Życzylibyśmy sobie wszyscy, aby ten stan trwał jak najkrócej i aby te wartości kulturalne, które są dla nas niesłychanie cenne i które doszły do głosu właśnie w okresie posierpniowym, a przed 13 grudnia, żeby jak najszybciej powróciły i żebyśmy mogli znowu mówić swoim głosem o sprawach, które nas wszystkich najbardziej interesują. No i życzyć wypadałoby nam wszystkim, chyba żeby na takich koncertach, jak dzisiejszy koncert Marka i Wacka w Austrii, we Wiedniu, żebyśmy na takich koncertach spotykali się w Polsce, a nie za granicami Polski. Oczywiście. No ja panu powiem, Marek i Wacek mają wystąpić w Polsce jesienią. Sądzę, że te koncerty dojdą do skutku. I chciałbym też powiedzieć, że słyszałem o sprawach bojkotu niektórych artystów polskich za granicą. No i jest to sprawa bardzo indywidualna i bardzo względna. Wielu z polskich artystów bardzo chce wyjechać za granicę i to, że oni wyjeżdżają i że grają, to nie jest sprawa tego, że są to, jak się to mówi, artyści reżimowi, tylko po prostu są to tacy sami ludzie jak my, którzy cieszą się z tego, że mogą grać czy dla Polaków za granicą, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy dla cudzoziemców, że mogą wyjechać z kraju jednak mimo obecnej sytuacji. I chciałbym tutaj powiedzieć, żeby nie robić im jednak przykrości, bo są to ludzie, którzy myślą i czują tak jak my wszyscy Polacy za granicą i nie są to jacyś oficjalni, że tak powiem, wysłannicy, tak choćby jak Marek i Wacek, którzy przecież nie mają nic wspólnego z tymi rzeczami, które się w tej chwili w Polsce dzieją i którzy po prostu starają się reprezentować jak najlepiej potrafią polską kulturę za granicą. Żeby tych artystów gorąco i serdecznie przyjmować. Dziękuję panu serdecznie i oby pańskie i moje, czyli nasze życzenia się spełniły. Dziękuję serdecznie.